Siemanko ludziska, witajcie w grze, jak widzicie są to Pokémony. To jest moja nowa seria Let's Play, będzie to seria Pokémonów na zasadach Nuzlocke. Czyli, czym jest Nuzlocke? Tutaj wyjaśniono, że co to jest Pokémony, takie. O, witaj, Oak, zasad Nuzlocke, czyli, jakby to powiedzieć, można złapać jednego Pokémona w danym miejscu. To znaczy, że jeśli pierwszy lepszy Pokémon, jaki się trafi w danym miejscu, muszę go złapać. Jeśli go nie złapię, nie mogę złapać kolejnego w tym miejscu. Kolejna zasada. Jeśli wasz Pokémon padnie podczas walki, wtedy umiera. I nie możecie go już używać. Także to jest takie już dosyć solidne zasady, bo wiecie, dzięki temu bardziej jest się przywiązany do swojego Pokémona i się go trenuje, nie? Nie ma tak, że nagle ożywa, nie wiadomo skąd. A jak mam na imię mój rywal. Dobra, polecimy. Tradycja. Dobra, moja przygoda, legenda Pokémonu się rozpoczyna. Tyle legend, ile się narodziło u Ołka, to wiecie. O, nigdzie teraz się nie narodziło. A. Dobra, jesteśmy w Pallet Town. To jest moje rodzinne miasto. Tak jak się w końcu patrzy na znaku. Tutaj sobie taki technologia jest niesamowita, rozmatrzymać przedmioty. O, fajnie, mogę schować żywe stworzenie do komputera. Ej, Oak, co chcesz? Aha, wiesz, nie wiedziałem. Dzięki, że mnie ostrzegłeś, inaczej bym, nie wiem, Ratata by mnie pogryzł. Dobra, powiedziałem ci, żebyś przyszedł. Dobra, leżą tutaj trzy pokebale. Jednego możemy sobie wybrać i będzie naszym pierwszym Pokémonem. Dobra, nasz rywal chce już też swojego Pokémona. A więc cóż, mamy tutaj Squirtla, jest to Pokémon wodny. Ale nie. Tutaj mamy Bulbasaura, Pokémon trawiasty. Jest fajnym Pokémonem, ale jednak nie. Ja biorę sobie mojego ulubionego Pokémona. Idziemy z Charmanderem. Tak. Kolejna tak jakby zasada. Tego Nuzlocke'a musimy nazwać Pokémona. Dobra, tam. Później się zmienimy. Teraz mamy Fire. I'm a Fire. Okej. Dobra. Tutaj mam troszeczkę przyspieszone wszystko, także wiecie. Okej, dobra, to co? Idziemy. Ej, co jest? Kary, czy ty chcesz dostać pierwszą swoją lekcję i przegrać ze mną? A, oczywiście, czy tak, ja cię pokonam! Okej. Dobra, tutaj się uczymy walczyć, ja tego nie czytam, bo wiem jak się walczy. Yeah, scratch. Podrapmy troszeczkę tego żółwia. Tak, wiem, że może wam się wydać, osobom, które oglądają pan rysownika, że nie, wiecie, kopiuję z niego, wziąłem sobie Charmandera, kopiujesz let's playa, nie? Ale nie, bo sam oglądam pana rysownika, a poza i lubię jego serię Nuzlocke, a wziąłem Charmandera dlatego, że no to jest mój ulubiony Pokémon z Charizard, o. Dlatego będę go trenował i będzie Charizard i będziemy tutaj niszczyć wszystko na swojej drodze. Dobra, póki co. O, coś ona chce? Porada. Wciśnij start, by uruchomić menu. A to jest nasze menu. Tutaj jesteśmy my. Czas 5 minut. Aha, czyli tutaj mi się wyświetla na czas, ile gramy. Tak, od razu mówię, jeśli tutaj spotkamy Pokémona, ten koleś nam da potiona. Jo. Dzięki. Jesteś spokojny. Jeśli tutaj spotkam Pokémona, to jeszcze nie jest tak, że musimy go złapać. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy jeszcze Pokébali. O, wow, patrz, nawet nie spotkaliśmy Pokémona. Miło. Chociaż chciałem potrenować mojego Fire. Tak, jestem z Pallet Town. Tak, znam go. Okej, okay, pozdrowię go. Sorry, że tutaj tak troszeczkę nie ogarnię, ale to jest mój dwóch rodzajów. Nie, nie chcę. Nie chcę. Jestem specem od Pokémonów, nie chcę. Tak, sorki, że tutaj troszeczkę nieogarnięcie mówię czasem, ale no. Już troszeczkę pograłem w te Pokémony już dawno i wiem mniej więcej, co się mogę tutaj spodziewać. Okej. Teraz tak. Jak tam twój
No, przywiązuje się do mnie, chociaż jeszcze żadnego raz nie wypuściłem. Chociaż nie. Wypuściłem raz, dobra. Co to jest? Okej, okay, więc paczka z pokebolami. Mam dla nas zadanie. Gościu, zapłacisz nam coś za to? Nowoczesna encyklopedia? Okej. Okay. To taka Wikipedia, nie? No. No to dużo tutaj nie znajdzie się w moim pokleksie, bo no cóż, no mogłabyś tylko jednego pokoju w danym miejscu, więc wiesz, Ołk, no, no wiesz. Proszę, dziadku, zostaw mi to. No tak. Cham prostak, nie? Ha, 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 śmieszne, nie? I tak pójdę do twojego domu. Co, myślisz, myślisz, że tam nie pójdę? Co? Tak? Nie pójdę. Ja tam nie pójdę. O nie, ja tu przyjdę. Hej. No tak, wiem, że z twojego dziadka straszne na nim. Jej, mam mapę. Dzięki. Okej, okay, no to co? No, wszystko chyba. Zabraliśmy stąd, nie? Okej, okay, także... Czy spotkamy naszego pierwszego Pokemona? A, jeszcze nie. A! Co będzie naszym pierwszym Pokemonem? A więc Ratatata. Na trzecim levelu. Spoko. No mi się podoba, bo Raticate może być z niego bardzo dobrym... Żeby tylko nie... Oj, oj, żeby tylko nie zemdlał. Okej, okay, dobra. Także to będzie nasz pierwszy Pokémon, czy nie? Pokéball, leć. Trzymajcie w kciuki. I... Fuck you! Mamy Ratatata. Cieszy mnie to, ponieważ Raticate może... Ratata... Może być dobrym Pokemonem. Nazwiemy go Zembal. Lulu. To może być dobrym Pokemonem, ponieważ on jest fajny. Ma super krytyczne ciosy. Tam w współczynniku nie pamiętam, jakie on dokładnie ma. Zobaczymy zaraz, jak to wszystko się przedstawia. No, spudował fajnie. Potrenuję troszeczkę sobie naszego Fire'a. I co? Tutaj nie bardzo chcę was zanudzać treningiem, także treningi będą się odbywać poza nagraniem. Kolejny trzeci level Ratata. Łaaa, krytyk! Piękny krytyk. Okej, mamy siódmy level. Cieszy mnie to. Tutaj już będziemy mieć nowy chyba ruch. Tak? Tak, mamy Ember, czyli podpalenie. Które jest wspaniałym ruchem na Charmantera, ponieważ niedługo wybierzemy się do lasu Viridian, gdzie będą Pokemony trawiaste i takie, wiecie, no, robaki, a robaki mi się przydadzą. Czekajcie, zobaczymy, ile tam czasu nagrywam. 13 minut, okej, to tutaj skończę i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie to po raz kolejny spotkamy się z Garym i pójdziemy do lasu Viridian oraz złapiemy kolejne dwa Pokemony, ponieważ tutaj możemy złapać jednego i tam u góry kolejnego, także fuck yeah, będziemy mieć już trzy Pokemony. Także dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków. Na razie.